czarny monitor wynieść stąd? Cicho, cicho. I już. Witam. Dzisiaj opowiem Wam o krzywikach krawieckich. Widzę, że już dużo osób jest. Bardzo mnie to cieszy. Nie spóźniliśmy się dzisiaj bardzo. Witajcie, witajcie. Mnóstwo osób już mnie ogląda. Dobra, zaczynamy tak naprawdę. Ja dzisiaj powiem Wam, jaki jest plan. Na to krótkie spotkanie przygotowałam się bardzo dokładnie. Mamy plan, tak żebym o niczym nie zapomniała, bo kilka ważnych rzeczy o krzywikach krawieckich jest. I chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Tak naprawdę opowiem Wam o trzech takich istotnych aspektach. Przede wszystkim, kto powinien posiadać krzywiki krawieckie? Bo naprawdę nie wszyscy muszą się rzucać i je od razu kupować. Opowiem Wam też, jak je wybierać, bo na rynku jest dosyć sporo możliwości, nie tylko przeźroczyste spleksy, więc tak naprawdę chciałabym Wam pokazać, powiedzieć, jak powinniście sobie do tego podejść. Pokażę Wam też krzywiki, które są dostępne na PapaVero, a troszkę ich jest. Nie będę o nich opowiadała bardzo szczegółowo, to znaczy nie będę Wam pokazywała, do czego służy każdy, jak się nimi posługiwać, kiedy jest przydatny jeden, a kiedy drugi, dlatego że zrobimy sobie taką lekcję. Ale o tej lekcji modelowaniu opowiem na końcu tego mojego przemówienia technicznego przed plotami. Więc, kto powinien posiadać krzywiki krawieckie? No to jeśli jesteś pewna lub pewien, że będziesz konstruować lub modelować, bo krzywiki nie są potrzebne tylko osobom, które chcą związać się z siatką konstrukcyjną, wyliczeniami i całą tą wiedzą techniczną od podstaw. Krzywiki krawieckie przydają się również wtedy, kiedy my chcemy po prostu zmieniać gotowe szablony. Kiedy chcemy sobie poprawić kołnierzyk, wymodelować inne cięcie, przeciąć coś w innym miejscu, poskładać jakieś klocki i zrobić nawet drobne modyfikacje szablonu, to one się przydadzą. Nie musisz ich mieć, ale się przydadzą. Następna grupa osób, która powinna mieć krzywiki krawieckie, to gadżeciarze krawieccy. No wiadomo, niektóre z nas tak mają, że po prostu coś musimy mieć i chociaż przyda się raz w życiu, to po prostu to musi na półce być. Więc jeśli po prostu masz na nie ochotę, chociaż nie wiesz, czy się przydadzą, no cóż, to ja nie zabronię. Ale kto nie powinien ich kupować już teraz? Tak naprawdę, moi drodzy, to nie uważam, że powinno się od razu na nie rzucać i osoby początkujące, które są przed pierwszymi lekcjami czy przed pierwszą lekcją z nami już w sobotę, że powinny je koniecznie mieć. Tak naprawdę uważam, że należy sprawdzić, czy nam się konstrukcja i modelowanie podoba. Jeśli się podoba,
I jeśli na tych pierwszych lekcjach nawet będziecie rysować to odręcznie, to naprawdę nic złego się nie stanie. Więc nie ma co się rzucać. Naprawdę. Więc to są tak naprawdę te momenty, kiedy my powinniśmy je posiadać lub nie. I myślę, że tyle wystarczy. Wystarczy się zastanowić, czy naprawdę chcemy konstruować lub chcemy je po prostu mieć. Czy jeszcze nie wiemy i warto z takim zakupem zaczekać po prostu. Więc na pierwszej planszy są krzywiki krawieckie i tak naprawdę te krzywiki krawieckie to jest cały komplet. Cały jeden z krzywików krawieckich jest do super t-shirta, jeden do sukienki idealnej, ale generalnie to są wszystkie krzywiki krawieckie, które są dostępne na Papavero. Do tych krzywików, ja Wam jeszcze za chwileczkę pokażę, jest taki zgrabny pokrowiec. Natomiast my sobie teraz opowiemy o wyborze krzywików pod kilkoma względami. Czyli pod względem koloru. I tutaj widzicie na drugiej planszy tak naprawdę dwa podstawowe kolory krzywików. Czyli krzywik czarny. Podstawowe dlatego, że one są u nas. Gdziekolwiek indziej znajdziecie jeszcze inne kolory, ale te moje porady będą się odnosiły tak naprawdę do wszystkich kolorów, a nie tylko tych dwóch widocznych tutaj. Więc na tym, który jest z tej strony? Nie, z tej strony. Albo się pogubiłam. Z tej strony. Na tej planszy widzicie dwa krzywiki krawieckie. Czarny i przeźroczysty. One są dostępne u nas na Papavero i ja dostałam mnóstwo pytań, czy polecam przeźroczysty, czy polecam czarny. I ja Wam teraz powiem, jak wygląda taki proces decyzyjny na dwa sposoby. Jeden po męsku, drugi tak po naszemu, po babsku. No to po męsku to mniej więcej wygląda tak, że krzywiki mają takie same kształty. Jeden jest przeźroczysty, drugi czarny. Przeźroczyste są tańsze. No coś tam przez nie widać na kartce. Może się to przyda, może nie. Więc facet myśli sobie, są tańsze, biorę. My kobiety podchodzimy do tego trochę inaczej. To znaczy, patrzymy tak. No są czarne, są fajne, ładne, podobają mi się. Chciałabym mieć czarne, bo fajnie będą wyglądały na półce. No ale przeźroczyste są tańsze. Więc tak naprawdę pewnie część z Was się zastanawia, męczy, truje głowę swojemu facetowi, że no są ładniejsze, bo są czarne, ale są dwie dychy droższe, więc może ja wezmę te przeźroczyste i po kilku takich marudzeniach facet mówi, no dobra, weź te czarne, żeby mieć już spokój, prawda? I Wy mówicie, no dobra, to ja wezmę te czarne, klik, 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 prawda? Przychodzi paczka, facet patrzy, są przeźroczyste. Czyli tak naprawdę ten nasz proces decyzyjny jest zupełnie nieracjonalny, absurdalny, dziwny i on jest wystarczający. Naprawdę, moi drodzy. To, które krzywiki sobie wybierzecie, to naprawdę nie ma znaczenia. Czy one będą czarne, czy one będą przeźroczyste, brązowe, czy będą drewniane lub metalowe, bo takie na rynku też zdobędziecie, to nie ma absolutnie znaczenia. Nie ma też znaczenia, czy one będą z pleksy, czy będą z drewna, czy będą z metalu, dlatego że jak zobaczycie lekcję o posługiwaniu się krzywikami, to zobaczycie, że pomimo tego, iż ja często piszę, że ja wolę te przeźroczyste, to wcale nie jest tak, że one są takie niezbędne. Na rynku znajdziecie też pewne krzywiki, i to nie tylko plastikowe, które mają podziałkę. I jednego z takiego krzywików zobaczycie na następnej planszy. To jest taki krzywik krawiecki, który kupiłam sobie u my friendów, czyli u Chińczyków, na wszystkim znanym portalu. I ten krzywik krawiecki ma podziałkę. Jest też przeźroczysty. Ja go trochę mniej lubię niż te krzywiki takie nasze, tutaj polskie z pleksy, dlatego że on jest bardzo giętki, no niezbyt, może nie trwały, ale łatwo go sobie gdzieś tam wygiąć, z jakąś kartką i uszkodzić. Natomiast pytanie jest bardzo często takie, czy te podziałki są potrzebne. I też ciężko mi jest to powiedzieć tak na szybko, żeby Wam to udowodnić i pokazać, że rzeczywiście tak jest. Natomiast te podziałki, one nie są tak super pomocne, jakby się mogło wydawać. Więc naprawdę, jeśli na krzywikach, które macie w domu lub chcecie kupić, nie ma tych podziałek, bo zazwyczaj na tych z pleksy lub z drewnianych ich nie ma, no to wtedy się zastanawiacie, czy warto, prawda? Czy nie dołożyć sobie na przykład do profesjonalnych, metalowych, które kosztują prawie tysiaka,
bo tam jest podziałka, czy nie dorzucić kasy? Myślę, że nie. To również zobaczymy na lekcji o modelowaniu, gdzie będę się posługiwała krzywikami krawieckimi. Zobaczycie, że to wcale nie jest takie niezbędne. A ja powiem więcej, nawet uważam, że to w ogóle nie jest potrzebne. Oczywiście to jest moja opinia, ktoś może tymi miarkami na krzywikach sobie coś mierzyć, ale zobaczycie, że to wcale nie jest takie niesamowicie potrzebne. Następna plansza pokaże Wam kolejne krzywiki, które są dostępne na rynku. I teraz to są krzywiki, których nie polecam, więc nie chciałabym, żebyście teraz zapisywali, co to za krzywiki i biegli sobie szukać na Allegro, dlatego że to są krzywiki, po pierwsze, matematyczne, i te matematyczne krzywiki, one są po prostu za małe. To nie jest tak, że one mają złe kształty, czy że mają nie tyle tych krzywizn, jak krzywiki krawieckie. One są po prostu w stosunku do krzywików krawieckich takie miniaturowe. I za chwileczkę zobaczycie, dlaczego mały krzywik z zestawu krawieckiego nie zawsze posłuży tak dobrze jak duży krzywik. I wtedy będziecie mogli sobie wyobrazić, dlaczego te krzywiki matematyczne, które są jeszcze mniejsze, naprawdę dużo mniejsze, dlaczego one wcale nie pomagają, po prostu. Obok matematycznych krzywików widzicie na planszy krzywiki, które są, znaczy jeden krzywik, ale on powinien zastąpić wszystkie, krzywik giętki. On w pewnych momentach może być pomocny i ja go nigdy nie używałam do konstrukcji na płasko. Poznałam go na kursach konstrukcji odzieży, gdy uczyłam już konstrukcji. I bardzo często było tak, że dziewczyny, które go przynosiły na pierwsze zajęcia, były nim takie zachwycone. No bo jest jeden, bo można go wygiąć na różne sposoby, bo bardzo często ma też miarkę wewnątrz. Tutaj jej nie widać na tym zdjęciu, ale on bardzo często ma miarkę krawiecką. Ludziom się wydaje, że to jest taki wow, super i jeden mi wystarczy, po czym okazuje się, że to wcale nie jest to. Bo trzeba go wygiąć, trzeba ten kształt samemu nadać. Nie zawsze to jest tak, jak czasami pokazują jakieś filmiki lub wpisy w różnych miejscach w internecie, że jego można przyłożyć do ciała, wziąć sobie jakiś łuk i przenieść na papier, bo to wcale tak nie działa, że te łuki z nas dokładnie są takie, jak później łuki na formie. Więc nie polecam, aczkolwiek jak ktoś chce mieć bardzo, to jasne, że można sobie kupić. Teraz poopowiadam Wam o krzywikach i pokażę Wam krzywiki krawieckie, które mam na stole. I to są te krzywiki, które są akurat w naszej ofercie. One są podobne do krzywików innych firm, więc jak sobie poglądacie, to zauważycie podobieństwa, jeśli jakiekolwiek inne macie. Zacznę od najważniejszego. Plansza nam już jest niepotrzebna. Oglądamy sobie krzywiki. To jest krzywik czarny, jak widać oczywiście, prawda? To jest krzywik, który zwie się tasakiem. W ogóle te nazwy tych krzywików są... Jakie są? Skąd one się wzięły, nie mam pojęcia. Pewnie komuś przypominały kształtem to i owo. Nie ma to najmniejszego znaczenia, aczkolwiek będę się tymi nazwami posługiwać. Tasak jest naprawdę najbardziej potrzebnym krzywikiem. Jeśli ktoś nie chce kupować całego kompletu, to nad tym warto się zastanowić. Służy do modelowania pach, modelowania rękawów, a przy innych różnych miejscach również będzie pomocny. Więc to jest pierwszy krzywik. Bardzo podobne funkcje, dlatego od razu wezmę trzy krzywiki, mają te krzywiki. Łezka. Eska z super t-shirta. I taki ślimak. I te krzywiki tak naprawdę od tasaka różnią się tym, że one są troszkę bardziej lub troszkę mniej takie pękate. Więc jak będziemy miały troszkę większy rozmiar, mniejszy rozmiar, to będziemy mogli sobie poradzić właśnie z tymi krzywikami. Eska ma tą krzywiznę z tasaka... Nie wiem, czy to będzie widać. Eska ma tą krzywikę z tasaka, troszeczkę szerszą, ale ma też tutaj... Taki właśnie kształt stasaka, znacznie, znacznie mniejszy do konstrukcji i modelowania paszek, na przykład dziecięcych. I to jest wygodniejsze, bo ona ma podobną krzywiznę, a jest znacznie mniejsza i tu jest kolejny tasak, także tutaj mamy trzy tasaki w jednym. Szybciutko pokażę Wam jeszcze cztery krzywiki krawieckie. I tak naprawdę te dwa do spodni i do jakichś długich sukien. Ten bardzo często ludzie polecają go do podkrojów spodni, czyli tak naprawdę do modelowania podkroju tyłu.
I on w pewnych oczywiście rozmiarach będzie nam idealnie pasował, w innych mniej, ale rzeczywiście nim jest łatwo sobie to modelować. Ten krzywik polecany jest do jakichś małych, ostrych rzeczy. Kołnierzyki, stójki, drobnostki, patki, ale też bardzo fajnie sprawdza się do modelowania na przykład boków w spódnicy, więc to też taki pomocnik. Gdyby ktoś chciał kupić sobie tylko dwa, to polecam wybrać sobie tasak koniecznie i jeden z długich krzywików, czy ten, czy do spodni, po prostu, żeby mieć takie długie kształty. To są tak naprawdę nazwy tych krzywików. Ja chciałabym Wam o jeszcze jednej rzeczy przy krzywikach powiedzieć, bo to jest coś, co bardzo często pojawia się w pytaniach po zakupie krzywików. Dlaczego ja dostałam jeden niebieski, jeden biały, a jeden jeszcze jakieś napisy, a chciałam jednokolorowe? I nie piję tutaj do nikogo osobiście, bo ja takie pytania dostaję czasami. I teraz już dorzucam ulotkę do zakupów. Natomiast chciałabym Wam tutaj pokazać, właśnie tutaj staram się zdrapać, że tak naprawdę te krzywiki są pokryte folią. I tą folię należy po prostu zdjąć. I pomimo tego, że już widzieliście cały czas te krzywiki niebieskie, nie wiem, czy mi się z drugiej strony to uda, to one tak naprawdę są przeźroczyste. Oczywiście czarne nie są przeźroczyste. Czarne są czarne, czarne jak noc, ale też z obu stron mają folię. Dobra, ja tutaj podrapię. Szybciutko, już prawie kończę krzywikę. O, i mamy taki po prostu przeźroczysty. Ok, więc jak ktoś dostał super krzywik do super t-shirta i nadal jest niebieski, to ja polecam zdjąć. Nic się nie stanie, jak nie zdejmiecie, ale producent mówi, żeby to zdjąć po prostu. Oczywiście do krzywików u nas jest taki fajny pokrowiec, szyty u nas. I to wszystko, co powinniście wiedzieć o krzywikach. Naprawdę, nieważne jaki jest kolor, kształty krzywików krawieckich, niezależnie od firm, one się troszeczkę różnią. Nie musicie się przejmować, że któryś jest gorszy, któryś jest lepszy, spokojnie, one wszystkie spełnią swoją rolę. Natomiast ja Wam tylko szybciutko pokażę takie na dwóch kolejnych planszach takie rzeczy, gdzie te krzywiki są pomocne lub nie są. I zaczniemy sobie od takiej planszy, gdzie widzicie spodnie i dwa krzywiki krawieckie. Przy jednej nogawce jest taki długi krzywik, właśnie ten do spodni. I jeśli popatrzycie sobie na ten krzywik, to no dobra, tutaj pasuje idealnie, jasne, że możecie sobie trafić na inny rozmiar, inny fason, ale generalnie ten krzywik krawiecki służy do tego, żeby właśnie wymodelować takie długie krzywizny w spodniach. A jak popatrzycie na tasak, no można, ale trzeba byłoby 20 razy go przekładać, żeby wymodelować. Na kolejnej planszy widzicie rękaw. Na szóstej planszy widzicie rękaw i widzicie mój ulubiony tasak. I zobaczcie, że przyłożyłam go na kilka sposobów i tylko i wyłącznie tym krzywikiem jestem w stanie wymodelować główkę rękawa. A to ważne, żeby tak naprawdę pomagać sobie przy modelowaniu tej, no, najtrudniejszej chyba krzywizny. I nim tak samo będziemy modelować paszkę, czyli pachę w odzieży. I to wszystko o krzywikach. Jeszcze jedna rzecz, która nam została na dzisiaj, to tak naprawdę malutkie podsumowanie. I na ostatniej planszy to podsumowanie sprowadza się do grafika. I ten grafik tak naprawdę już częściowo znacie, ale ja chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o tym, jak będą wyglądały zajęcia, dosłownie króciutko. Spotykamy się już niebawem, w sobotę o 21:00 i będziemy konstruować. I o ile na początku myślałam, że zrobimy sobie za jednym zamachem wszystko, ja Wam to nagram, puszczę i róbcie sobie z tym, co chcecie, to jednak będzie to wejście na żywo. Dzięki temu, że się trochę przyzwyczaiłam do kamery i mogę się odważyć na to, że się tam nie zająknę, nie pomylę, nie nagadam Wam jakichś głupot. Przynajmniej niezbyt wielu. Więc spotykamy się 23 maja, w sobotę 21:00. Potrwa to gdzieś mniej więcej 2 godziny. Dotrwamy do sukienki takiej bardzo kanciastej, na siatce konstrukcyjnej. Każdy z nas będzie ją miał. Potem zrobimy sobie trochę przerwy, czyli tak naprawdę ta przerwa potrwa do 13 czerwca. Czerwiec już mamy, pół roku za nami. I tego 13 czerwca wymodelujemy sobie sukienkę. Czego będę oczekiwała od Was przez te 3 tygodnie? 23 maja narysujemy sobie siatkę na jedne wymiary, wszyscy na takie same. Przez te 3 tygodnie każdy z Was będzie miał czas na to, jeśli oczywiście będzie chciał, bo to nie będzie obowiązkowe.
będzie mógł sobie wymodelować, przepraszam, skonstruować sukienkę na swoje wymiary. O tym, jak to będziecie mogły zrobić bez posiadania na przykład mojej książki, to ja powiem 23 maja, spokojnie, proszę się nie martwić. Jak ktoś ma książkę, to sobie spokojnie policzy i nie będzie liczył na moją pomoc. Natomiast 13 czerwca spotykamy się i modelujemy sukienkę za szewką piersiową, czyli taką biegnącą od boku do piersi. I jeśli ktoś przygotuje swoją siatkę 23 maja i na niej będzie chciał bazować, będzie mógł modelować. Jeśli ktoś w przerwie wymodeluje, przepraszam, skonstruuje sobie swoją siatkę na swoje wymiary, będzie mógł modelować swoją sukienkę. Jeśli kogoś nie interesuje konstrukcja, bo ja rozumiem, że nie wszyscy chcą kalkulatory, liczenie, mierzenie sylwetki, tylko chcieliby modelować, też mogą, to wtedy powiem też 23 maja, skąd można sobie pobrać siatkę konstrukcyjną, tą, którą będziemy przygotowywać na zajęciach i na tej siatce spokojnie będziecie się mogli uczyć modelowania, czyli tej łatwiejszej, przyjemniejszej części i tej, która prowadzi naprawdę do tych takich efektów wow, że ja mam jakąś zwykłą tam prostą sukienkę i nagle mam sukienkę z supłem, z kokardką, z jakimiś fantazyjnymi cięciami, więc to będziemy mogli sobie zrobić. I to wszystko z takich technicznych rzeczy. Ja widzę, że wy piszecie duże komentarze, ja za chwilę będę je czytać i teraz będę je czytać, wcześniej ich nie czytałam, więc jeśli chcecie mnie o coś zapytać, to ja bardzo proszę. Ja już patrzę, co tutaj do mnie piszecie, kto jest i ile mamy jeszcze czasu, bo mamy dzisiaj 30 minut. Choinka ze zdobami? Gdzie? Nie wiem, o co chodzi. Co to za miecze? Mój bratanek pytał się, ciociu, czy te... Aha, pewnie... No może nie o to chodzi. Czy te sanie takie mógłby się pobawić, takie mikołajowe kiedyś? Ten rok jest dziwny? No nie, jest taki strasznie dziwny. Mamy różne dziwne rzeczy, ale krawiecko chyba nie jest dziwne. Krawiecko jest bardzo fajne. Tak jest z tymi facetaminami o wyborze krzywików. Tak jest, zastanawiamy się 3 dni, które wybrać, a tak naprawdę nie ma to znaczenia. Też się czarny bardziej widzi? Mi też się czarny bardziej widzi. Jeśli chodzi o kolor, czarne się nie gubią na kartkach i widać cały czas, gdzie one są. Ja lubię sobie zaglądać przez te krzywiki, ale to naprawdę nie będzie nam potrzebne. Od krzywików szkolnych inżynierskich. Rozumiem, że one były takie duże, tablicowe, tak? Jak tak, to tak. To tak można, prawda? Bo one są ogromne. Na tablicy trzeba dzieciom pokazywać takimi wielkimi rzeczami, więc one też będą ok. Nie powiedziałam wam też jeszcze, wtrącę jedną rzecz o takich drewnianych krzywikach. Kiedyś jedna z dziewczyn mówiła na kursie, że od wilgoci, pozostawiania ich w kuchni odkształciły się, więc trzeba na nie uważać. Grunt, żeby był przeźroczysty. Też to lubię, aczkolwiek nie jest to niezbędne. Mam cały zestaw z Ali. Jeśli mam cały zestaw z Ali, to wystarczy. Mężowi taki ukradłam? Męża masz krawca? Kiedy się modeluje jakiś gotowy wykrój, ważne są przeźroczyste? Nie modelowałam nigdy gotowców. To znaczy nigdy nie brałam się za przemodelowywanie gotowców. Więc nie wiem. Ale chciałabym wiedzieć, czy w ogóle pijecie dzisiaj ze mną wino, bo żadna z was nic o tym nie powiedziała, no nie? Ja tak będę sama. A krzywiki z miarką? A mówiłam o nich. Nie uważam, że ta miarka jest potrzebna. Tak samo uważam, że miarka na wszelkich tych takich linijkach, nie mówię o patchworkach czy innych rzeczach, na których się nie znam, gdzie tam dziewczyny rzeczywiście chyba te miarki potrzebują, ale w tych naszych krzywikach krawieckich nie uważam, że one są tam potrzebne. Więc ja bym ich po prostu, może tak, jak one są, no to okej, prawda? W ogóle polecam sobie poszukać, ja nie mam takich krzywików, nigdy się nie odważyłam, żeby aż tyle pieniędzy wydać na krzywiki krawieckie, nie kupiłam sobie metalowych. I widziałam je kiedyś na kursie, ktoś kiedyś przyniósł takie metalowe i były fajne. Były ciężkie, nie wiem, czy przez to były wygodne. Miały miarkę, na pewno były trwałe, to na pewno ich nie było tak łatwo złamać. Ale nie mam pojęcia, czy one były wygodne. No nie, nie nadają się matematyczne. Magda, nie masz co się zastanawiać, naprawdę. Znaczy, nie ma co szaleć i od razu tam się rzucać na krzywiki, ale nie ma. Tęgienki jest trudno wygiąć na płasko. Tak, one wcale nie były takie miętkie, prawda? Mam metalowe spodziałko.
No, to ja zazdraszczam. Znaczy, no, nigdy nie wydałam tyle kasy, ale wydałam mnóstwo na oprogramowanie do konstrukcji, więc moje krzewiki krawieckie, zwane Optitexem, były bardzo drogie. Ja słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że mnie słychać, że przez pół godziny nie gadałam bez sensu. Jakie ładne niebieskie mam. Nie. Znaczy, masz niebieskie, jak nie zdjęłaś folii, to masz ładne niebieskie, prawda? Ale one nie są niebieskie. Znaczy, jak lubisz niebieskie, możesz zostawić. Podoba niebieski? No, może być niebieskie, ale one nie zawsze były niebieskie. One czasami były właśnie takie białe jakieś, no nie? Więc takie mleczne. I to jeszcze jest jakiś kolor, prawda? Ale czasami je zamawiam i one wtedy mają mnóstwo jakichś napisów. Albo są pomazane, bo ktoś wielki kawał pleksy czymś pomazał. I tak naprawdę wtedy są czasem. Dostawałam informację, że są brudne, prawda? A tak naprawdę, no to jest folia, która zabezpiecza, żeby się nie porysowały w drodze do Was. Tylko i wyłącznie tyle. Nie mam żadnego, ale myślę, że po tym wydaniu na pewno jakiś sobie zakupię. A ja mówiłam się nie spieszyć. A przynajmniej nie spieszyć się teraz. Zobaczycie po konstrukcji, czyli po 23 maja, czy to jest to coś, co Wam się podoba. I do 13 czerwca będzie spokojnie jeszcze czas. Ten długi przy modelowaniu wąskiej spódnicy albo spodni, tak, to fakt. Ja go lubię do spodni, a przy wąskiej spódnicy, przy jakichś takich długich, przy sylwetkach, które nie mają ogromnego wcięcia w talii i ten bok jest dosyć taki prosty, to tak. Tak. Niebieska folia pomaga znaleźć, tak, dokładnie. Joasia mówi, że jak jest niebieski, to go znajdzie. To jest racja. Nawet z tymi foliami czasami dziewczyny na kursach sobie podpisują na tych foliach, bo wszystkie mają takie same, to można się po prostu pogubić. Fajnie, że na żywo? Fajnie, że na żywo. Bałam się na żywo. Trochę tej kamery. Miałam stracha i pietra, ale niepotrzebnie. I te zajęcia będą na żywo. One będą przygotowane tak, że będzie bardzo dużo czasu, żeby narysować. Ja sobie to tak przemyślałam. No nie będę Wam zdradzać wszystkiego, bo nie przyjdziecie. Ale przemyślałam sobie je tak, żebyście miały spokojnie czas na narysowanie każdego kawałeczka, więc nie ma się co stresować. Trzeba przychodzić i będzie dobrze, zobaczycie. A nawet jak nie, no to film będzie nagrany, będzie do oglądania później jeszcze długo i spokojnie będziecie mogły sobie powtórzyć. W sobotę nie mogę. No to trzeba będzie później obejrzeć. Ten film będzie dostępny, spokojnie. Tak, oczywiście, właśnie powiedziałam. Będzie można obejrzeć ten film. I jeszcze raz powiem, że te zajęcia będą gratis. Oba te, które wymieniłam dzisiaj, czyli 23 maja i 13 czerwca, patrzę na kartkę, żeby nie pomylić dat na odwrót. Oba te zajęcia będą za darmo przez jakiś czas. Dłuższy czas. Spokojnie, nie będziecie musiały się spieszyć, żeby do 24 w sobotę zrobić siatkę konstrukcyjną, ale one będą spokojnie przez dłuższy czas do obejrzenia za free, więc będzie można sobie sprawdzić, czy ma się ochotę na konstrukcję. Co my tutaj jeszcze mamy? Przelatują mi komentarze. Haha, muszę zdjąć folię. Tak, muszę. Naprawdę dziewczyny wiele razy dostaliśmy taką informację, że chcemy zwracać, bo każdy jest inny, albo biały, a chciałam niebieski. A będzie pokazane, jak się pomierzyć? Nie, dziewczyny. Nie będzie dlatego, że nie dlatego, że nie chcę Wam pokazać, jak się pomierzyć, tylko my chcemy przebrnąć w sobotę przez najtrudniejszy etap. Czyli przez etap, w którym rysuje się siatkę konstrukcyjną. To sprawia najwięcej problemów. Naprawdę, na zajęciach z konstrukcji odzieży. Jak prowadzę z grupą, to przy mierzeniu, no jasne, że się trochę rozgadamy, że idzie tak, wiecie, chaotycznie, bo jedna mierzy biodra, druga już chce talii i tak dalej, ale to nie jest trudne. Ja mam w planach taki bardzo dokładny film, jak się mierzyć, ale to nie będzie na żywo, bo ja muszę to przygotować w taki sposób, żeby to było bardzo dokładne. Muszę spojrzeć, czy rzeczywiście to widać tak, jakbym chciała, żebyście to zrozumieli. I taki film będzie, pojawi się. Natomiast nie pojawi się mierzenie teraz w sobotę. Pierwszy powód to jest właśnie taki, żeby to wszystko było tak, żebyście widzieli i muszę to nagrać na spokojnie. Drugi powód jest taki, że gdybyśmy chcieli nauczyć się, jak mierzymy, jak liczymy, jak się zabieramy za siatkę konstrukcyjną od samego początku, jakie wybrać luzy, o tym też nie będę opowiadała,
to takie zajęcia trwałyby 8 godzin, bo tyle trwa zazwyczaj pierwszy dzień, taki normalny na kursie, gdzie my zaczynamy od mierzenia i kończymy na tej siatce konstrukcyjnej. Natomiast 8 godzin to trochę długo i nie wiem, czy byście dały radę. Ja bym dała radę tyle gadać, ale nie wiem, czy wy byście dały radę znaleźć 8 godzin pod rząd, więc podzielimy sobie to na porcje. I jako pierwszą specjalnie robię siatkę konstrukcyjną, bo po pierwsze, to jest coś, co będzie dla was najbardziej korzystne. A po drugie, to jest coś, co sprawia najwięcej trudności, więc za to się po prostu zabierzemy na początku i przez to przebrniemy. Kupiłam sobie najpierw super t-shirt, żeby nauczyć się modelowania. Zaczniesz od konstrukcji, no i bardzo dobrze. Ale modelowanie też jest fajne, więc jak ktoś boi się trochę konstrukcji i po tych pierwszych zajęciach zobaczy, że chociaż nie przewiduje, zobaczycie, że będzie wszystko łopatologicznie, ale jak ktoś pomyśli sobie, dobra, ja chcę jednak modelowanie, to też można od tego zacząć. Bardzo ładnie ci w tym morskim kolorze. A Adi mi dzisiaj powiedział, że mam taką samą bluzkę jak ostatnio. To nieprawda, kolor jest inny, fason jest inny. W ogóle, kto widział tą bluzkę na stronie? Tu jest tak ładnie obcięta, tak rękaw idzie sobie aż tak strasznie nisko. Darmowy wykrój, można sobie pobrać. Dziękuję za komplement. Czy ktoś, jak jest na bakier z matematyką, da radę samodzielnie skonstruować? Tak. Ja na zajęciach nigdy nie każę niczego liczyć, naprawdę, bo od tego jest kalkulator Excel albo kalkulator krawiecki, który o nim opowiem Wam też na następnych zajęciach, więc na razie nie będę o tym więcej mówić. W konstrukcji, no co, jak potrafisz wziąć siekierkę i narysować kąt prosty, to jest najtrudniejszy etap z takiego samego stricte rysowania matematycznego. Więc jak do soboty opanujesz obsługę ekierki, no to wszystko jest przed Tobą i możliwe. Akurat dziś herbatę. Mam białe wino. To ja z Agnieszką białe wino. Ja, znaczy ja czerwone, adminowe. Białe wino. Świetnie. Likierek. Też bardzo dobrze. No, to jak się alkoholizujemy razem, to bardzo dobrze. Nie wiem, czy to dobrze, bo może się z tego zrobić taka, wiecie, alkoholizacja co tydzień. No dobra, dziewczyny. Pogadałyśmy sobie, nie piszemy o winie. Jak nie piszemy o winie? Piszemy, to najważniejszy temat dzisiejszy. Super. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to ja przez chwilę czekam, momencik. I powiem Wam tylko króciutko, że spotykamy się we wtorek znowu za tydzień. Nie przygotowałam jeszcze tematu, ale dam Wam znać na początku przyszłego tygodnia albo zaraz po tych lekcjach konstrukcji, o czym będzie, bo chciałabym, tak jak Wam mówiłam ostatnio, żeby zawsze było o czymś fajnym. Żebyście... Dzisiaj było o krzywikach, więc to taki temat no, niezbyt techniczny. On się pojawił no, na bieżąco z Waszymi pytaniami, więc postanowiłam, że to będzie taki, wiecie, o krzywikach. No nie jest zbytnio technicznie, ale to też się przydaje. Tak, więc będziemy musieli, tak, razem tylko 30 minut, więc będziemy musieli się... Pozdrowienia dla admina, a nie wiem, czy czyta komentarze. Na zdrowie ja jeszcze nie mogę, to do kiedy musimy czekać? O, jutro badanie rano. O, to niedobrze. Dobra dziewczyny, bardzo było mi miło i myślę, że adminowi też z drugiej strony sobie kamery czytał komentarze i słuchał, czy wszystko jest ok. Cieszę się, że byłyście. Zapraszam Was w sobotę. Widzimy się o 21. Przypominam, że jak ktoś nie będzie mógł być w sobotę o 21, to film będzie dostępny. A na plotach za tydzień. Za tydzień we wtorek. Do zobaczenia.